Rozsądne gospodarowanie odpadami przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Tak można zdefiniować cel wprowadzenia tzw. ustawy śmieciowej, na mocy której od 1 lipca 2013 roku samorządy przejęły zadania gospodarki odpadami komunalnymi. Opłatę za wywóz śmieci mieszkańcy wnoszą do gmin. Wolno z niej finansować wyłącznie system gospodarowania odpadami, czyli odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Tworzenie i utrzymanie gminnych punktów selektywnej zbiórki, obsługę administracyjną systemu. Czy radykalne zmiany w gospodarce odpadami są konieczne? Do niedawna około 30% gospodarstw domowych w Polsce nie podpisywało umów z żadną firmą wywozową. Co działo się z odpadami wytworzonymi w takich domach? Spalano je, wyrzucano do lasu, rzeki lub zakopywano. Zdarzyło ci się spacerować po takim lesie, gdzie zamiast grzybów znajdowałeś plastikowe butelki, puszki i inne odpady? To nie tylko nieestetyczne, ale też bardzo niebezpieczne. Leśne zwierzęta mylą odpady z pożywieniem, zjadając je, cierpią, a nawet giną. Spalanie odpadów powoduje zanieczyszczenie powietrza, którego wdychanie powoduje liczne choroby. Zakopywanie to skażenie gleby i wody, którą potem pijemy. Wrzucanie śmieci do zbiorników wodnych to kolejny poważny problem. Ta foka myślała, że pływający woreczek to ryba. Koszty tej pozornie darmowej metody pozbywania się śmieci ponosiliśmy my wszyscy. Jeśli mieszkańcy jednej wsi przez 40 lat wyrzucali śmieci do pobliskiego lasu, to w miejscu tym powstawało ogromne dzikie wysypisko. Koszty jego likwidacji ponosił właściciel terenu, czyli na przykład gmina, tracąc środki na budowę drogi czy ośrodka zdrowia, lub wyposażenie szkoły i przedszkola. W województwie pomorskim na sprzątanie lasów wydaje się około 3 milionów złotych rocznie. Jakie jest zatem zadanie nowej ustawy śmieciowej? Usprawnienie oraz wzrost efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja ułatwia bowiem procesy takie jak odzysk i recykling, co z kolei pozwala na obniżenie kosztów składowania. Składowiska wystarczą nam na dłużej, jeśli większość śmieci trafi do recyklingu, odzysku lub zostanie wykorzystana gospodarczo. Każdego roku w Polsce produkujemy 12 milionów ton odpadów, z czego do niedawna do recyklingu trafiało zaledwie 11%, a około 71% na wysypiska. Już pierwsze miesiące działania nowego systemu pokazały, że znacznie zwiększył się poziom odzysku. Zgodnie z prawem unijnym, co najmniej połowa surowców takich jak papier, szkło, plastik czy metal musi być odzyskana z odpadów, a odpady ulegające biodegradacji kierowane na składowiska nie mogą przekroczyć 35%. Jeśli zobowiązania Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami nie zostaną zrealizowane do 2020 roku, Polsce grożą wysokie kary finansowe. Gminy będą sporządzać coroczne raporty i rozliczać się z działań prowadzących do odzysku wysokiej jakości, ale unikanie zaśmiecania środowiska i segregacja odpadów to zadanie dla mieszkańców gmin. To my, mieszkańcy, kreujemy jakość życia własnego, swojej rodziny i społeczności. Myśląc, że śmieci to nie problem, którego trzeba się pozbyć, lecz surowce, które należy wykorzystać, zmienimy nasze nawyki. Nie twórz składowisk, lecz przetwarzaj. Korzyści środowiskowe i ekonomiczne w gospodarowaniu odpadami komunalnymi zależą od każdego z nas.